Nasi ostatnie. Witamy Was po krótkiej przerwie. Pani się śmieje, bo się zastanawia, kto teraz pisał. Nie, nie, ja pisał, Asia będzie czytać. Nasi ostomieli, przed nami ostatni występ dzisiejszego dnia, pierwszego dnia 33. Międzywojewódzkiego Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych, a przed nami wystąpi zespół regionalny Zielony Jawór z Krępoch. Kierownikiem i reżyserem jest pani Marysia Wnęk. Hej, a zespół pokazał nam przedstawienie, co się nazywa Asynterka. Asynterka, a co to dokładnie znaczy? No i za chwileczkę uwidzicie, bo przeniesiemy się do XIX wieku, w tej, gdzie tymi ziemiami śpiskimi, podhalańskimi też rządził cesarz Franciszek Józef i z racji tego, że cesarstwo austriackie się biło, no to potrzebowało ludzi do armii. No i cesarz wydał werdykt, że jest pobór we wsi, a chłopcyska, no wiadomo, nie bardzo do tej armii chcą iść, bo to ani za swoich, a i można się nie wrócić. I za chwilę uvidíme, jako się przed tą armią bronili. Nasi ostatni mieli przed wami Zielony Jawór z przedstawieniem Asynterka. Pięknie pytamy, przywitajcie ich brawami! Same dziewczęta mówię i jednego
mocą zginąć. I no oto ze się nie wynos? Powiedz. No marnie takie miło zsunięć, staroszko. Eba no! Bo przecież jak się nie wydą, to nie będzie dzieci. Kto będzie na roli? Kto? Jobę. Kto ojcu pań po obozie? Widzi ze starszy. Mam na nos kopię? Ty? No jo. Ty to byś dograła i śpiewał. Tata ci nie powie. Teraz on patryje nic. A więc co? Dobrze, bo to jest to moment najważniejszy. I teraz ty ze skatry wróci się za mną. No se gdo, a ty? Uwaga. Podaj na wodę. Ty się ją mi zmaś. Szakiem robota. No powiedz, no. No brako jej mocą na wojnie zabić, a ta się, więcej ze się nie wie, no. No widzieliście? Ej, ze sobą dziecko. Się nasi, zda się nie wie, jak miała zachować.
Oświęcimia, Zatoru i Cieszyna. Po książę Cornego Fabiego Habsburga i Tyrolu, etc., etc. W imię Boga Jedynego ogłaszamy, co następuje. Na mieść Kumbach nałożony jest asem terorek. To znaczy się powrót do wojska. Z tego domu ferujemy na wojnę Antoniego Suma, syna Franciszka i matki Zofii.
Mamo, kiedy zbójcy
nie wóz. Teraz nie pójdę, bo tu jakoś ich baba idzie. Baba? Jako baba? No nie tako, jako byś chciał. Jako, mego ludzie. Tako, z chusteczką na głowie i pewnie już 5-10 roku za nią. Leśliwy, to pewnie ze ciebie. Ale poczekajcie, ze zokrzątków jeszcze jedna młodo wychodzi. Cicho! To się nie jest tak, jak się mamy dalej pogadzać, co ja mogę sobie sam. Zobaczcie się, że zostały wypilić. Nie jestem przestany i to nie żeby to wyjdzie. Chodź. Zrobił mu, bo zawsze ten numer.
radio. Niech ich to pistol za rogowy nie przystawi. Podecka mi wszystko pożyra. Yeah.
chodzimy tam dziewczyny. Oj, teraz jest. Muzykanci! Nasi rosto mieli Zielony Jawor z Krępo. Bóg zapłać wielki, kochani, przyklaśnijcie. Którym to teraz jest pytanie, w którym to szczelą? Pytamy jeszcze tu generała, u oficera, kunum. I mu też przyklaśnijcie, bo inno grą. Oj, no oni no grą. Pytamy też pięknie, kunum. Kierowniczkę i panią reżyser, panią Marysię Wnęk. Bóg za podźwięki, za całą robotę, za pomysł. Janusz mnie pięknie pyta, co by on mógł pani Marysi podziękować. Spóźniła się, mogłaś ty wcześniej całować, teraz ja na końcu. Nasi kochani, wielkie brawa jest teraz. Bóg za płoć. Ciekawimy, są ty taki sposób na skarbówkę by ty spodziałał. Jakbyście tu teraz robili. Teraz jeszcze jedna uwaga. Tym, co szczelą w poniedziałek, ma się zgłosić, bo jest złotą dach. Nasi ustawili. Wielkie brawa. Zielony Jawor z Krępa. Bóg zapłać. Nawet się kłaniają, słuchajcie, na komendę. Nasi ustawili, a my będziemy po malutku już skończyć ten pierwszy dzień sejmikowych weseleni, sejmikowych szpasów. Był to ostatni zespół, który za chwileczkę udo się do jury. Posłuchaj, jakie były pochwały, ale ty z jakie uwagi, co by na następny raz było jeszcze lepiej. Nasi rozumieli, za waszą pomocą chcielibyśmy podziękować Radzie Artystycznej, w której zasiadają pan Jan Zdziarski, logopeda artystyczny, animator słowa, wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Teatralnej. Bóg zapłać pani Janie za dziś. W Radzie zasiada też pan Andrzej Róg, aktor, reżyser i scenarzysta. Bóg zapłać wielki, panie Andrzej. I pan Benedykt Kafel, etnograf, Małopolskie Centrum Kultury Soku w Nowym Sączu. Bóg zapłać wielki całej Radzie Artystycznej. Podziękujmy brawami. Bo mało tego, kochani, że tu jest przerwa, bo się zespół jeden się znosi, drugi się wnosi, to od razu oczywiście jest podsumowanie, jak tu to wypadł spektakl. Coś ty już tu o tym powiedziała? No nie. Nie, nie. Pani się śmieje. A bo pani chyba lubi nos, po prostu tyłu się śmieje. Łosumy i tak, tak jak my gadali, rada pracuje cały czas intensywnie, oni przerw nie mają, ale dzięki temu cały czas są w gotowości, cały czas sprawnie im ta robota idzie. Nasi osumili, chcemy też podziękować tutaj organizatorom, którymi są Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie, Małopolskie Centrum Kultury Soku w Nowym Sączu i Bukowiańskie Centrum Kultury Dom Ludowy w Bukowinie Taczańskiej. Teraz wasza kolej. Nasi ustami, no i z tego miejsca pytamy was pięknie na jutro, bo tak jak my gadali, pierwszy dzień się skończył, ale sejmik jest, nie? Bo już jutro od godziny pierwszej albo 13, albo pierwszej PM, to zależy w to, co lubi, kochani. Zaczynamy drugi dzień przeglądów, drugi dzień popisów zespołów i z tego miejsca pięknie was
pytomej. Się woli wyjaśnienia dla pani, bo dziwne pani łocy robi w stronę Asi. Pijem, jakby w to miał amerykański zegarek, nie? No, a jak ze nie inaczej. Nasi ostomili Bóg wielki wam zapłoć za dziś i pięknie pytomy na jutro.